codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czas na temat dla reportera i spotkanie z Jarkiem Adamkiem, który czeka na państwa już przy mikrofonie. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Jaka radość. No cóż, taki piękny dzień, ja wchodzę do firmy, a tu proszę, taki widok w studio. No nie wiem, co masz na myśli. Chodzi o bałagan? Czy jakby, jakie bałagan, tam skojarzenia bałagan były? Bałagan został zauważony w drugim... Rozumiem. W drugim spojrzeniu. Jarek, wchodząc do studia, powiedział, że to będziemy tulić. A ja mówię, kogo będziemy tulić? Słuchaczy będziemy tulić. Więc szanowni państwo, można dzwonić. Zapraszamy serdecznie. Numer do studia wolny i ten numer teraz z dużą przyjemnością państwu przypominamy. 65 529 55 29. Dzisiaj 28 sierpnia. Święta Lotnictwa Polskiego. Wszystkim lotnikom najlepsze życzę. I imieninki Patrycji. Twoje? Tak. Tak, to dlatego tak podwójnie dobrze wyglądasz. I proszę bardzo, jest telefon już do ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja słuchaj w takiej sprawie, bo pan jest tam biegły w tych balonach, bo koleżanka wygrała właśnie bilet na balony, a ona ma osobę niepełnosprawną. Czy osoba niepełnosprawna też musi mieć bilet, czy może wejść na tą legitymację? Bo w niektórych właśnie można wchodzić na legitymację inwalidzką, nie? Szczerze mówiąc, przypominam, że organizatorem pokazu jest Lotnisko Leszno i nie wiem, czy ma jakąś ulgę dla osób niepełnosprawnych. Może to znajdziemy. Jeżeli to znajdziemy, to... Jeżeli chodzi o takie informacje, które mam pod ręką, to jest to informacja dotycząca tego, że dzieci do 12 roku życia mają wstęp bezpłatny, ale trzeba wygenerować bilet online. Czyli nie można przejść bez biletu, to będzie bilet darmowy wygenerowany przez internet. Nie mam tutaj informacji o osobach niepełnosprawnych. Może w regulaminie coś jeszcze będzie więcej, nie? Jak znajdziemy, to powiemy. Proszę być na nas. Dobra, dziękuję bardzo. Do dziękuję, widzenia. Do widzenia. 65 529 5529. Tak jest. Dzisiaj zaczynamy balonowy Puchar Leszna. Będzie się działo. Ekipy już w większości są. Wczoraj łazili po mieście. Jarek podpowiada, że zawody są do obserwowania za darmo. Balony w niebo można patrzeć za darmo. Ale bileciki kupujecie państwo na Leszczyńską Noc Balonową, która jest 31 sierpnia i my w radio dzisiaj takie zaproszenia podwójne będziemy jeszcze rozdawać. Doskonale. Tak, w sobotę wieczorem. Wyjątkowo w sobotę, po raz pierwszy w sobotę i po raz pierwszy właśnie w tej formule, no ale... Z tego, co już troszkę się zapoznałem ze scenariuszem, będzie się działo i to nie tylko balonowo. 65 529 55 29. Czekamy na państwa telefony. I jak tam życie, Patrycjo, przy imieninach? Jak tam? Aneta się śmieje, prawie umarła z twojego pytania. To tak wiesz, to jest taka rozmówka, jak starsi państwo siadają przypadkiem na ławeczce. I szanowny panie, jak tam można żyć przy imieninkach? Dobra, to jeszcze raz, jakie było pytanie? To są imieninki, nie urodzinki, więc tutaj wiesz, kwestii wiekowych sobie nie będziemy... Fajnie, ja lubię imieniny. Lubisz, prawda? Lubię imieniny, chociaż delikatny smuteczek mnie oblatuje, bo moje imieniny wiążą się z tym, że wakacje się kończą. I że to już jest taki finał wakacji. Grande finale. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Ja chciałem się odnieść do tego i zapowiedzi, którą pana głosem tam w radiu chodzi na zaproszenie na te 34. Enea Cup. Bo starsi leszczynianie z dobrą pamięcią pamiętają, że to tak nie do końca jest 34. Enea, bo Enea to nawet nie istnieje pewnie 20 lat, a 30... tej kubłakami potem były polnowy Puchar Polski. Taka mała nieścisłość, nie? W tym sensie, że... Nie wiem, czy tak nazywa, no ale... Nazwa zawodów się zmieniała, to prawda. Natomiast zawody są organizowane po raz 33. jako w ogóle najdłużej organizowane bez przerwy zawody w Europie. To rozumiem, tylko dla takich, co przyjechali do Leszna tam kilka lat temu albo niedawno, to myślą, o kurczę, fajna sprawa, no.
33, tak jest. Natomiast no ta Enea, no co ja mam panu powiedzieć? No szczerze między nami, jak facet facetowi szczerze powie w oczy, no pewne zobowiązania dotyczące sponsorów, tak? Bez pieniążków by się nie udało. I to tak, pamiętam, zresztą są takie kluby żużlowe, na przykład taki klub w Lesznie, który też nazwę trochę tam sobie zmodyfikował, nie? O, ale po ilu latach? No ale no, co zrobić, no? To już... No co zrobić? Czasy się zmieniają, dobrze, że są sponsorzy, pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, że są sponsorzy, którzy tam gdzieś te kasę wykładają, bo no bo by bitnie było, no smutno. Byśmy sobie te zawody balonowe na ziemi rozgrywali. Byśmy mogli sobie robić taką zabawę baloniku. Mój malutki, rośnie duży, okrąglutki. No. Balon urósł, że aż strach. Przebrał miarę, tak? Przebrał no miarę. No i koniec. Pach albo trach. 65 529 5529, czy w tematach balonowych, czy w tematach innych. Dzwońcie, słuchajcie, bo wiecie, czas ucieka. Ciasteczko chorwackie mam dla ciebie. Proszę pani, a z czym to Chorwaci jedzą ciasteczka? Z pomarańczami i cynamonem. Myślałem, że z blitwą. Brzyżywarz, tam musisz wygrzebać z pudełeczka. No teraz nie, bo się zapką, ale potem A co se będziesz żałował? Czyli rozumiem, że prosto z pięknej Chorwacji przyjechałaś. Yes. Yes, sir. To tak a propos tej ławeczki i tej rozmowy, tak? Co tam pani i u ciebie? Warto, nie warto? Warto. Warto, dobrze. No to dobrze, bo to gorzej. Warto, wartko żyć. No trochę zazdro, ale ja za to zwiedziłem Kielce. Kielce też fajne, to... dziki tam są i takie różne. Piękne i jest miasto. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No właśnie, bo tutaj chyba pan Grzesiu Sternal mówił, że nie można się do przychodni dodzwonić, a ja wyjątkowo się dzisiaj dodzwoniłam do Radia Elka. No nie mam żadnego problemu, chciałam wam pozdrowić, ale jak mam coś do powiedzenia, to trudno się do was dodzwonić. No czasem tak bywa, że wszyscy wtedy wpadają na ten sam pomysł i próbują się dodzwonić, ale miło, że się pani dodzwoniła. Dobrze, a nie teraz się dodzwaniają ci, co chcą. Życzę miłego dnia wszystkim. Również, bardzo miłego dnia pani życzymy, będzie piękna końcówka tygodnia. Piękna pogoda będzie i co? Jak jeszcze do szkoły nie trzeba iść, to już w ogóle jest pięknie, nie? No, bo przy okazji pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają te ostatnie dni wakacji i muszą już myśleć o kupnie tych, jak to się nazywa? Wyprawek szkolnych. O. Ale to już ja myślę, że wyprawki są ogarnięte chyba, nie? Czy nie? A i pozdrawiam też całe towarzystwo nauczycielskie, które także... Wyprawki ma na pewno już gotowe. Wyprawki ma gotowe, ale też pewnie trochę przeżywa, że już koniec wakacji. A co tam jeszcze u was słychać w naszym kochanym regionie? Wczoraj był ruch całkiem spory. Dość długa lista, zwłaszcza były problemy z niedziałającymi latarniami. A dzisiaj na razie tematu przewodniego nie ma. A tu wiecie, już środa. Dobrze, bo my sobie możemy oczywiście tutaj o wakacyjnych kierunkach mówić, ale nie o to chodzi w tej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Kiedy rano wstałem, w niebo spojrzałem, usłyszałem głos z jedyny, że dzisiaj są pani Patrycji imieniny. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te życzenia. I życzę pani, żeby pani ten uśmiech nie zniknął z twarzy do końca życia. Dziękuję bardzo. Ściskam serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia. No. Jakie to miłe. Jakie miłe, nie? To zobacz. Ja te ściskania Patrycji będę państwu przekazywał. Znaczy ona najpierw wyściska mnie, a ja potem będę was ściskał na mieście. Także, o, Jarosławie. My tutaj właśnie, ja taki skromny pośrednik. Ale bezinteresownie. Dobrze. Aneta też się uśmiecha. Ale wiesz co, Jarku, ja jedną rzecz jakby zauważyłam przy okazji rozmowy z tobą dzisiaj, nie? Że ty w twoim imieniu masz sławę. W związku z tym twoje bywanie w radiu nie jest przypadkowe. Nie, że ona mnie wygania z domu. Idziesz wreszcie do roboty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień państwu. Dobry. Mam taką sprawę. Skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej z Jana Pawła II, strona południowo-wschodnia. Byłem świadkiem niedawno małej stłuczki rowerzystów. Winny według mnie jest Zakład Zieleni Miejskiej, bo krzaki są tak wysokie, że po prostu nic nie widać. Więc dwóch rowerzystów, którzy
z dwóch stron podjeżdżają, no mają prawo się zderzyć. Okej, okay, czyli kwestia ogarnięcia zieleni na skrzyżowaniu, Grunwaldzka Jana Pawła II, czyli... Dla pani Patrycji 100 lat. Pani Patrycji to nawet życzymy 130. Dziękuję. 150. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy. Ale to jeszcze, wiesz, 150 lat cały czas w wieku aktualnym. Nie, nie że więcej tam człowiek... Nie, że zostaje cały czas ten sam wiek. I teraz on jest idealny, prawda? Chociaż... A w związku z tym, że są to imieniny, to nie trzeba wieku wypominać. No. Zwłaszcza, że jest, mówię, idealny. No, co mam państwu powiedzieć? 65-529-5529. Mamy na razie krzaki zgłoszone na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Jana Pawła II, czyli to jest tak zwane skrzyżowanie przy trapezie, tak chyba najczęściej, nie, przy Manhattanie chyba częściej o nim mówią. A co tam jeszcze? U was, kochani. Może nam tutaj jeszcze jakąś ciekawą obserwację życiową rzucicie, taką, wiecie... Taką radę dla Patrycji z okazji jej... Nie, już nie. Już wystarczy. Dogadzaj sobie, idź dziś na golonkę. Na przykład. Podoba mi się ta propozycja. Tradycyjna imieninowa golonka. Nigdy nie jadłeś na imieninach golonkę? To było pytanie, wiem, do Anety. Aneta się tak trochę zdziwiła, że można golonkę. Zawsze. Na każdy. Imieninowa golonka. Z kłakiem Aneta podpowiada. Nie, no musi być. Musi poszmierać trochę w podniebie. Jest telefon, Jarku, do ciebie. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Chciałam państwa pozdrowić z Buzka Zdroju. Z Buzka Zdroju. Dziękujemy pięknie. Czyli do Wód pani pojechała. Tak, pojechałam do sanatorium, wypoczywam. Jestem teraz przy tężni, spaceruję, słucham państwa i bardzo mi miło. Nam też jest bardzo miło. No to życzymy tam dobrego kuracjowania. Dancingi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Rano tężnia, wieczorem dancing i będzie dobrze. Wszystkie. No tak, takie to jest życie kuracjusza. Tak, smutne życie kuracjusza, te dancingi do nocy. Dziękujemy. Dziękuję, wszystkiego do dobrego, miłego dnia. Bardzo się cieszymy, jak nasi słuchacze właśnie o nas pamiętają, nawet jak są gdzieś tam. I dzwonią z wakacji. A może ktoś jeszcze z wakacji chce zadzwonić tak, do nas, jak prawda? Jesteście w jakiejś rejsie gdzieś tam daleko w świecie i słuchacie nas online na przykład, to dajcie znać, bo... No bo wam potem trochę pozazdrościmy. No. Ale, Jarku, ja w Chorwacji spotkałam ziomali z Leszna. I oni do mnie mówią, bo wiesz co, bo mamy temat do Jarka. Naprawdę. Woda jest za ciepła. Naprawdę. Nie. Rzecz dotyczyła Leszna, ale to potem ci opowiem teraz okay. Kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do radia, ale każdy dzwoniłam się. Tak, słuchamy panią. Ja dzwonię z Ponieca i mam takie zastrzeżenie do naszej władzy. Jest taka uliczka od ulicy Kropskiej do rynku przy banku i tam jest taka kostka, ta trylinka wyłożona, która jeszcze pamięta chyba może nawet czasy gierkowskie na pewno. I to jest wizytówka Ponieca, więc tak nasze władze by mogły się tym zająć trochę. Ciężko się idzie, ciężko rowerem podjechać, bo są takie nierówności, że naprawdę nieprzyjemnie. Okej, okay, czyli prośba do pana burmistrza Ponieca, do pana Widyńskiego, żeby zaplanował no, żeby to się remont. Tym, bo to już chyba dobrze. Dwie kampanie wyborcze minęły i było obiecane, że będzie coś zrobione, a to jakoś nic się nie dzieje. No dobrze, jeżeli pan burmistrz obiecywał remont ulicy, to mu tak, się przypomnimy. Dokładnie. Trylinka na ulicy, jak pani powiedziała, od Kropskiej od do ulicy rynku. Kropskiej do rynku, do Spokojnej, tam taka jest, to tak mówimy pod górkę. Idziemy pod górkę, więc taka jest, to jest uliczka taka pieszo-rowerowa. Dobrze. Zagadamy do pana burmistrza, może rzeczywiście zrobi to. Może tak, się że nie tylko mu ktoś na ambicje i coś zrobi. Tak, że nie tylko na to chyba już jego ostatnia kadencja
władzowania poniecem, więc... Mm-hmm. No tak, zgodnie z prawem... wypadało coś zrobić, zgodnie z prawem, przypominamy, dwie kadencje obecnie włodarze mogą urzędować, więc ci, których wybrano w kwietniu, mają właśnie jeszcze jedną. No dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. A jak pan burmistrz na ambicje będzie wejdzony, to może nawet zrobi tak, że nie tylko naprawi, ale nie będzie pod górkę, tylko z górki. Jakie ładne słowo, wejdzony. Wejdzony, takie typowo polskie. Strona bierna. I przerwa na reklamę, po przerwie na reklamę wracamy do tematu dla reportera. Audycja Temat dla reportera wraca po przerwie, potrwa do godziny 9.45, czyli jeszcze 12 minut. Jarek Adamek odbiera państwa telefony. Zapraszamy do dzwonienia. A więc czym prędzej dzwońcie. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam taki temat. W miesiącu czerwcu zgłaszałem państwu, chodzi o miejscowość Bożkowo, Letnisko i tą słynną ulicę Dominicką. To, co się tutaj wyrabiało w te piątki, w szczególności w te weekendy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, pan mnie nawet przekierował tutaj tam na dół do tego pana, pod którego ten tutaj rejon podlega i ja bym się chciał dowiedzieć, co w tej sprawie zostało zrobione przez 3 miesiące. Ja tam pracowałem 3 miesiące, proszę pana, i nie zauważyłem niczego, żeby tam się cokolwiek zmieniło. Dlatego też mam taką po prostu prośbę do państwa, że jak ludzie dzwonią i mają tam jakieś sprawy, to żeby później na przykład była możliwość dowiedzenia się, co w tej sprawie się po prostu stało. Dlatego też tutaj ja bym chciał się zapytać, co w sprawie tych szalejących motocyklów i tych samochodów, które mają po wypalane tłumiki, i co się w tej sprawie zmieniło. No dobrze, no możemy zapytać policję, czy ma jakieś podsumowanie po wakacjach, ile, jak rozumiem, mandatów wystawiono, no bo co więcej. Proszę pana, można... tu nie chodzi o ilość mandatków, tylko po prostu chodzi o to, żeby ten problem załatwić w ten sposób, że jak tu jest ograniczenie do 30 na godzinę i są tylko 3 progi zwalniające na tak dużej długości, to po prostu tam ci ludzie po prostu jeżdżą po ponad 100 na godzinę. I chodzi o to, żeby no państwo coś po prostu nie w tej sprawie po prostu podziałali, żeby tych progów było więcej. Chwileczkę. W Warszawie. Dobrze. I na odcinku 1 kilometra na ulicy Kartograficznej, co jest do sprawdzenia, proszę pana, jest 6 progów zwalniających. Dobrze, więc ja przypomnę państwu, że państwo prosili o progi na Dominickiej także w naszej audycji. Progi, jak wiemy, zostały zamontowane, ale jak rozumiem, za mało tych progów jest i oczekuje pan, żeby było ich jeszcze więcej. Proszę pana, myśmy złożyli petycję do Urzędu Gminy, powiadomiliśmy też Komendę Miejską Policji w Lesznie, żona zebrała 64 po prostu podpisy pod tą petycją i dostaliśmy po prostu odpowiedź, że na całej ulicy Dominickiej będzie zamontowany jeden próg i ten jeden próg jest zamontowany, ale to naprawdę nie rozwiązuje po prostu problemu. No ja prosiłem tego pana, po prostu kolegę dziennikarza, żeby przyjechał na pole namiotowe do Bożkowa i posiedział z nami, kawę po prostu wypił i sam się naocznie przekonał, co tam się po prostu dzieje w te weekendy. No dobrze, prośba o więcej progów na Dominickiej, plus myślę, że interwencje policji także są tam potrzebne, no ale dobrze, no to są uroki. Dobrze, uroki, ja bym miał taką właśnie prośbę, żeby też po prostu media w tej sprawie do Komendy Miejskiej po prostu policji weszli tam z jakimś pismem. Wystąpiły. Będę wdzięczny, dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Więcej progów na ulicy Dominickiej w Bożkowie. No tak, uroki letniskowych miejscowości i ludzi, którzy do nich przyjeżdżają i niekoniecznie potrafią wolno jeździć. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzwonię do pana w dość nietypowej sprawie. Mianowicie, podróżując ostatnio autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji, otrzymał mój syn, małoletni syn, mandat za, jak to zapisano w dokumencie, brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu zniżkowego. Czyli mówiąc po ludzku, legitymacji szkolnej? Legitymacji szkolnej, dokładnie okay. Tak. Pomijam już fakt, że brak ważnego dokumentu, tutaj to słowo jest kluczowe, ponieważ dokument jest ważny, tylko syn nie posiadał tego dokumentu przy sobie. Na co dzień jest mieszkańcem Warszawy i tam takiego dokumentu przy sobie nie trzeba posiadać, w związku z tym no, nie zdawał sobie z tego sprawy, że ten dokument musi mieć przy sobie. Moja wina, że tego nie dopilnowałem. Sprawę udało się oczywiście wyjaśnić. Ta kara została cofnięta, ale nasuwa mi się, że tak powiem, zupełnie inny problem, ponieważ młodzież, czy też dzieci w wieku chyba od 8, jeśli, czy od 6 nawet do 15 lat objęte są obowiązkiem szkolnym w Polsce, prawda? Więc w związku z tym zadaję sobie pytanie, czy taka legitymacja jest zupełnie w ogóle potrzebna? Rozumiem, że kiedy występują wątpliwości co do wyglądu i wieku takiego małoletniej osoby, no wówczas może nastąpić konieczność legitymowania. Ale w momencie, kiedy wszystkie dzieci muszą chodzić do szkoły, czy taka legitymacja jest potrzebna przy różnego rodzaju zniżkach? To takie pytanie do rozważenia, ponieważ aż kilkoma uchwałami Rady Miejskiej w Lesznie regulowana jest ta sprawa, kiedy należy tą legitymację tak. posiadać, a kiedy nie. I czy ta biurokracja w ogóle jest potrzebna? To mnie szalenie zastanawia. Okej, postulat bardzo interesujący. Czy, no bo to radni rzeczywiście, tak jak pan powiedział, ustalają prawo miejscowe, którym jest regulamin przewozów. I czy tak. można by wykreślić, rozumiem, ten obowiązek posiadania przy sobie legitymacji, no bo faktycznie tak. młodzi ludzie nie zawsze ją mają. Ja też przypominam ten problem, że czasem właśnie się nie podbiło na nowy rok szkolny. I potem, no na przykład. Nie wiem, czy za pana czasów, ale za moich potem 50-groszówką się taką pieczątkę robiło. Więc no tak. dobrze. No tak. MZK i chodzi o zmianę regulaminu. No dobrze, to państwo radnym, jak już wrócą z wakacji, bo na razie są na wakacjach, zmiana regulaminu zaproponuje, czy mogą się nad tym pochylić i czy jest to w ogóle możliwe. Jeżeli jest, to dlaczego nie? Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Miłego dnia życzymy. Proszę bardzo, człowiek z Warszawy przyjechał. I to jechał autobusem, jak normalny człowiek z Warszawy. Jarek teraz rozmyśla, po cichu. Ja rozmyślam, bo miałem okazję być w Warszawie i tam też jechałem autobusem i było fajnie. Powiem wam, że Warszawa ma całkiem nieźle rozwiązane problemy takie komunikacyjne. Przyjemnie się podróżowało. Nie chciałem wierzyć, że można po Warszawie przyjemnie podróżować. Okazało się, że można. 65 529 5529. O legitymację cię nikt nie pytał. Nie. Żadną. Nie. Widać, że cię, tak, 15 na karcie. Dobrze. Chociaż dzisiaj te wszystkie dokumenty są też w komórce, nie? Więc myślę, że o ile dzieciaki może się zdarzyć, i to bardzo wierzę w to, że może, że nie zabierze legitymacji szkolnej, to nie wierzę, że nie zabierze komuś. Kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie przejścia dla pieszych, które zlokalizowane jest przy wyjściu z ulicy na Skarpie wprost na Kiepurę. Aha. Tam jest bardzo niebezpieczne przejście, a korzysta z niego wiele osób dorosłych, ale również dzieci. Mój syn rusza w tym roku do pierwszej klasy. Uh-huh. Będzie korzystał z tego przejścia. Ono jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dodatkowo na tej ulicy nie ma progów zwalniających, no bo jeżdżą nią karetki, no tak. prawda? Jest to bardzo uczęszczona droga i niestety, ale w pobliżu Skarpy. Na Skarpach jest zieleń, to już dzisiaj było w programie, o tej zieleni, która nie jest zbyt często przecinana. Dzieci na tym przejściu nie są kompletnie widoczne, sam znak przejścia dla pieszych jest też niewidoczny. Także ja dzwonię w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. Ja wiem, że są plany remontu tej drogi, no ale na ten remont czekamy w sumie już 6 lat.
O, nawet więcej. Ale dobrze. Chyba więcej. Tak, o poprawienie bezpieczeństwa, o oświetlenie na tym przejściu dla pieszych. Tych dzieci nie widać. Ja wielokrotnie, ponieważ poruszam się ostatnio troszkę wolniej w związku z urazem nogi, byłabym potrącona w trakcie właśnie wizyt na rehabilitacji w szpitalu, ponieważ no, kierowcy nie zwalniają odpowiednio, nie widzą tego przejścia, nie zwalniają. Ono, nawet te pasy nie są przemalowane. Przejście po prostu jest niebezpieczne, a mnóstwo dzieci tutaj z ulicy na skarpie z tego przejścia korzysta. No tak, bo to jest właściwie jedyna, właściwie jedyna droga, żeby wyjść w ogóle. Jedyna droga, żeby w ogóle się z tego tutaj naszego miejsca wydostać i przejść wprost do pobliskich szkół. Także bardzo, bardzo proszę. Postulat oczywiście przekazujemy. Może doraźnie jakoś lepiej je oznakować właśnie znakami, a przy okazji przebudowy może tam jakieś jeszcze lepsze rozwiązanie zastosować. No, przenieść w ogóle w inne miejsce, prawda? Wie pani, co z tym przenieść, to jest zawsze taki problem, że ludzie chodzą po staremu, albo chodzą, bo im najwygodniej i najszybciej. I czasem jak trzeba przejść 15 metrów dalej, to już się nie chce. Więc nie wiem, to już niech te mądre głowy od ruchu drogowego sobie rozpatrzą, natomiast postulat przekazujemy. Bardzo pięknie. Dziękuję. Miłego dnia i zdrowia dla szanownej, pani i szybkiej rehabilitacji kończyny. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. No i co? I ostatnie 30 sekund, więc jeżeli teraz od razu, natychmiast nam się zapali ta lampeczka, że ktoś dzwoni, to odbierzemy. A jak nie, to będziemy się po malutku żegnać. I nie zapala się, a więc tak. Gdybyście widzieli koleżankę Anetę, ta to umie się przeżegnać. Dobrze. Miłego dnia. Mnie jutro i pojutrze nie będzie, gdyż będę, jak wiecie, balonował. Ale w poniedziałek będę z powrotem. Ale audycja oczywiście jutro będzie 9.15, także zapraszam serdecznie.